I witam w to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, Wyróżenie Słusów. Wracamy gdzie do CryptoCrew. No i tutaj w tym akurat przypadku, akurat się dzisiaj zaśmiałem delikatnie, bo ktoś w komentarzach napisał: Myślimy coś ostatnio mało o Pi Cycle przy audycji CryptoCrew, a zdaje się, że właśnie się przecina, i to był komentarz z 8 godzin temu, zanim była nagrywana ta audycja. Ja tylko odpowiedziałem: Nie wywołuj wilka z lasu. Zaraz będzie pewnie audycja. No i ktoś tutaj po cichu zrobił uśmiech albo shh No i niedługo było trzeba czekać. Parę godzin i mamy. Update: Wywołaliśmy wilka z lasu, Pi Cycle, Dowiemy się, co dokładnie to oznacza. Czy jesteśmy blisko końca tej hosy? Więc jeżeli chodzi o pi cycle, gdzieś tutaj w okolicach dwóch dni mówi nam, że powinniśmy gdzieś w okolicach dwóch do kilku dni mieć przecięcie. Jeszcze nie mamy oficjalnego przecięcia. Ale za dwa dni dokładnie powinniśmy widzieć właśnie to przecięcie pełne pomarańczowej linii z czerwoną linią na pi cycle. Red line. I'm gonna show you... with the projected outcome right here but we're going to go step by step we've covered this indicator for months and months and months o tym od and we've had a distinct strategy in place the pi-cycle top is essentially the 111 day moving average to 111 crossing above the 350 Which is the 2X multiple, Która przecina się z 350, czyli 111, z 350, średnio koczącą. I kiedy to się wydarzy. It's to be the cycle top. Daje nam to gdzieś tutaj szczyt marketu obecnej Hossy. Albo w poprzednich latach oznaczało to zakończenie ówczesnych Hoss. Meaning, i dzięki temu powinniśmy wiedzieć, że potem od roku do dwóch lat idziemy już w beżce. A, a, a really a, a an I tutaj mamy matematyczne podejście do, te, do tego, co się dzieje na wykresie. I to jest jeden z wykresów, który dyktuje nam historycznie, przynajmniej, i określa dokładnie szczyt tego marketu. And we're go the four or five today. And... I przejdziemy też do czterech in, innych wykresów czterech, pięciu, które jeszcze dają nam tutaj. Inne informacje. Tutaj będziemy zastanawiać się nad różnicą też pomiędzy wykresami. Na przykład jeżeli jeden wykres krzyczy mamy tutaj tylko i wyłącznie już koniec hossy, a inne nam pokażą zupełnie coś innego. It's not the market cycle top. Ale jeżeli pięć wykresów, na przykład, pokazuje, że to już jest końcówka hossy, then it's the market cycle top. Wtedy to jest faktycznie szczyt, albo może być szczyt tej hossy, tego cyklu. And that's our, our all along. I to jest nasze podejście przez cały czas. I jesteśmy are incredibly incredibly close to i teraz jesteśmy bardzo blisko tego przecięcia. No, Czy już przycięliśmy się? Nie, jeszcze nie. Planowane jest oficjalne przecięcie wstęgi Pi Cycle <noise> za dwa dni. So video really w tym wideo zdecydujemy... Ile wiary możemy włożyć właśnie w ten wykres, w to zakończenie tego okresu Hossy? I co inne 4 do 5 wykresów nam dopowiedzą? Czy one też mówią, że jesteśmy tuż albo blisko Hossy, końca tej Hossy, czy zakończenia tego bull runu? Not, Jeżeli nie. To czy jesteśmy blisko tego? Albo dni, miesiące, od lata przed końcem tej hossy co te inne wykresy nam dopowiedzą? Jeżeli jesteś nowy tutaj, my tylko i wyłącznie patrzymy na fakty na wykresie. Uh, the news or any fundamentals. Nie patrzymy na fundamenty danego projektu czy newsy, które wychodzą. It's just price action. My... Tylko ruch ceny bitcoina w tym przypadku. Kobiety kłamią, mężczyźni kłamią, a można powiedzieć, wykresy nie. W poprzednich cyklach mieliśmy 39% korekty, 2, raz 29%, zanim doszliśmy do szczytu. our blow off top or our super cycle. Is what you see every single time right before a market cycle top. Now I do want to preface this by saying I don't know what's happened, but over the past I would say seven ish days, there's been a lot of comments that said hey Steve predicted the end of the bull market uh, with the pie cycle and I'm quite perplexed by these comments because it's certainly not me that said that, it may have been somebody else, I don't know. I wiele jest ostatnio zapytań też. I tutaj osoby tylko i wyłącznie mówią na przykład, że Steve przewidział koniec tej Hossy z Pi Cycle, że już tutaj dalej nie będziemy w hossie definitywnie. Nie wiem kto to powiedział, ale nie znam tego Steve'a, który by tak to powiedział. Um, but I would... Definitywnie to nie jestem ja. Także jeżeli możecie wejść na poprzednie wideo, które dodałem nie raz, you find a that the bull is over. na pewno nie znajdziesz takiego stwierdzenia, że mamy koniec hossy. You will find us the facts and the and... Znajdziesz tylko to, że analizujemy fakty na wykresie, które nam podpowiadają może. Właśnie taką drogę Więc jeżeli macie jakieś zastrzeżenia Na główny wchodzimy O zobaczcie, dywizjon 404 Mamy 405 w tym momencie Łapek w górę u niego Możecie dołożyć Z2 Ale bardzo zaskoczony z tych Bo to nie ja, to i jestem, tak, można powiedzieć, troszeczkę z, z, zdziwiony tymi komentarzami, bo to nie, y, na pewno nie ja, powiedziałem, że to jest koniec tego cyklu. Tylko to, co nam przedstawiają fakty na wykresie. Tutaj nie możemy argumentować albo no, oszukiwać się. Z tym Pi Cycle, który właśnie widzimy, historycznie dochodzi do tego kulminacyjnego punktu. Ale pamiętajmy, że ten Pi Cycle, ten cały wykres został stworzony po ostatnich trzech szczytach. Czyli po 2011 Lokalnym szczycie wtedy, można powiedzieć w 2013, też szczyt mieliśmy w 2017, i dopiero wtedy ruszył właśnie ten wykres Pi Cycle, którego wykorzystujemy dzisiaj. To będzie taki pierwszy poligon do wykorzystania właśnie tego zachowania Bitcoina na tym wykresie. Cycle 2 back here in 2013 i Cycle 3 back here in 2017. The bull, this Pi Michael, this Pi cycle chart.

on będzie działać. Ale jesteśmy właśnie w tej sytuacji, żeby się dowiedzieć, czy tym razem będzie się powtarzała historia. Bo widzimy, że za dwa dni od dzisiaj będziemy mieć przecięcie. Dlatego kiedy podchodzimy do faktów na wykresie, to jest właśnie to odpowiednie nasze stanowisko, jakie powinniśmy zawsze wziąć. Looking for confluence. And more importantly we're really deciding in this video how much legs, how much more legs do we have in this, in this bull market. It's a very exciting time Bitcoin has crossed 60,000, almost 61,000 as I'm speaking right now. I to jest dobre, bo jesteśmy właśnie w bardzo ekscytującym momencie. Bitcoin w tym momencie jest w granicach 60 tysięcy, chociaż ostatnio znowuż jest odparcie tej ceny. W momencie, kiedy on nagrywał, było powiedzmy pewnie 60 tysięcy około. Teraz jest 59,700, także mamy kolejne odparcie ceny 61 tysięcy dolarów. I Twoje największe marzenie, pytanie, odpowiedź to jest to, czy mamy dni. Months left or years left. How much time can we be super excited with Bitcoin continuing to rise, knowing that we're in a cycle? And then if you follow our videos, we believe we're in a new deca cycle. We're in a ten year cycle, not a four-year cycle. You know, you've heard a lot about four-year cycles, but we believe, based on the Elliott wave theory, that we've just started wave one. I bazując jeszcze na falach Eliota, wierzymy też, że jesteśmy w nowym Deka cyklu, czyli tym dziesięcioletnim cyklu, który zostaje odtworzony praktycznie na nowo. Przejdziemy do tego też w kolejnych filmach, na pewno. Now. Two days from now we're gonna cross. This is another indicator that's built off of the pie cycle that projects when it will cross. That's how we know that it's two days from now that it's projected right now. Także za dwa dni mamy projekcję, że będzie to oficjalne przecięcie na Pi cycle. Uh, that we will cross. I teraz gdy to rozłożyliśmy, na czynniki pierwsze wiemy na jakiej zasadzie to działa, wiemy, że to powstało tuż po ostatnim szczycie z 2017 roku. What are the other Co mówią inne wykresy? What are the other Przejdźmy do log growth curve. Each time we had a market cycle top, we reached our top log growth curve. Meaning... Za każdym razem, kiedy dochodziliśmy do szczytu obecnej hossy, dochodziliśmy też do szczytu właśnie tutaj. Tego log growth curve. Do, tego, do tej żółtej linii na samej górze. This yellow line here. So back in 2011 when we reached our pinnacle top, we reached the top of the log growth curves. Back here, 2013 także widzimy że w poprzednich szczytach za każdym razem dochodziliśmy do szczytu tego wykresu żółta linia i gdzie jesteśmy teraz przybliżmy sobie gdzie jesteśmy nie za blisko we're not close we're midway between our median line and the top line Jesteśmy w połowie zielonej linii a żółtej na samej górze. I jeżeli byśmy byli na samym szczycie na tym wykresie, oznaczało to, że Bitcoin miałby kosztować 100, około 1700 dolarów. Meaning że according to this chart, we are at least crossing the 100,000 threshold before we reach our market cycle top. Więc jeżeli byśmy mieli gdzieś tutaj w okresie dzisiejszym, może do tygodnia, te 102 tysiące dolarów, no to wtedy by jeszcze to było możliwe. pamiętajmy, że on też wzrasta ten wykres, także za dwa miesiące, mogłoby to być dużo więcej, tak? 100 powiedzmy 5-7 tysięcy. Także na takiej zasadzie to działa. Was also at the top log growth curve Wiemy, że chcemy mieć tutaj No powiedzmy dwa znaczniki, które nam pokazują to samo I gdybyśmy tutaj mieli te 101 tysięcy na BTC Szczyt na Bitcoin log growth curve I też pi cycle by był na przecięciu we would be a very Mielibyśmy zupełnie inną konwersację But that's not the case So, so far it's one and one Także do tej pory mamy 1 do 1, jeden wykres mówi nam tak, jesteśmy na szczycie, drugi nie do końca, jeszcze nam brakuje te około 40 tysięcy z groszem. Kolejny wykres to jest Bitcoin Investor Tool. Jeśli we lewo, to już wiemy, że ta czerwona line tutaj... Więc za każdym razem, kiedy wychodzimy powyżej tej czerwonej górnej linii, wtedy zaczynają się nasze paraboliczne wzrosty, czyli już końcówka Hossy. This is where we have our top. Też w 2017 roku. Mieliśmy, byliśmy w tym okresie. Zaczął się on gdzieś w granicach listopada 2017 roku i to faktycznie były te kosmiczne wzrosty na samym końcu. I W simple terms, we need to get above the red line, to have our blow I so far we're not above our red line. If you're asking, hey, where is the red line right now? It's right about 75K, which is... Więc, czy teraz jesteśmy powyżej czerwonej linii? Nie. Jeżeli byście się zapytali, gdzie jest ta czerwona linia, w obecnym czasie 74 tysiące. Także jeszcze nam brakuje na tym wykresie do szczytu i wejścia w te paraboliczne wzrosty. I to jest to, gdzie mówiliśmy o tym wyjściu z byczej flagi. Nasz rejon, powiedzmy wejścia, to jest 74 tysiące wyjścia właśnie z tego e, poziomu, więc to by się nakładało z tym czerwoną linią, a potem parabolicznymi jeszcze wzrostami przez jakiś okres. Nowe, sure uh, ago, Jakoś w ostatnim wideo, a może w zeszłym tygodniu, mówiliśmy o tym wyjściu z byczej flagi Bitcoina 74 tysiące, gdzieś nasza granica, celownika ustawiona. I to też byłoby na tej czerwonej linii. So, so far two are no, this... Także w tym momencie dwa wykresy mówią nie, nie jesteśmy blisko końca koszy. Mm. Yes. A jeden wykres mówi pi-cycle, że tak. Let's go to the next one. Przejdźmy do kolejnego. Tutaj mamy ten dziesięcioletni cykl, deca cycle, a patrzymy też na dół tego wykresu. Tu mamy RSI. Pamiętajmy, że to jest dwutygodniowy wykres Pewnie nie widzisz za często takiej skali czasowej na wykresach Chyba, że subskrybujesz albo Feniksa, który tłumaczy kryptokryju, albo samego kryptokryju, który tłumaczy siebie

gdzieś tam odchodzi na bok i to są te ruchy, na które zwracamy uwagę, które zarabią ci potężne ilości pieniędzy lub pozwolą ci stracić potężne ilości pieniędzy. Lose all your money, so focus more on the big picture, less on the day to day. And when you focus on the big picture, you come to realize like, hey, each of these market cycle tops, the RSI on the two week chart got rated right about 94. OK, it did that in 2011. Za każdym razem, kiedy wchodziliśmy w szczyt ówczesnej bańki, wtedy byliśmy na tym wykresie RSI średnio na 94%. Was the only I jedyną anomalią na tym wykresie to był ten okres 2013 roku, gdzie tak czy tak, spadliśmy 70% od tego szczytu, gdzie wiemy, że tam mieliśmy w jednym roku dwa szczyty, i, i niektórzy dochodzą do wniosku, że może znajdujemy się właśnie w tym szczycie teraz i spadniemy o 60-70%, wytrzepiemy słabe ręce, a jeszcze w tym samym roku do samego końca dojdziemy do kolejnego szczytu. To by była kolejka górska, tak naprawdę, ale to jest jedyna anomalia na tym wykresie, która potwierdza zachowanie też. Tego 94 na wykresie ale lokalnego szczytu w 2013. So it pretty, well And, rate, right Gdzie jesteśmy teraz? Right now we're at 81. Czy doszliśmy do tego 94 95? No we doszliśmy. Nie, jeszcze nie. So, says, hey, to jest kolejny wykres, który mówi, ej, wiesz co, jeszcze mam, albo tej w Poznaniu, jeszcze mamy oczywiście troszeczkę luzu od góry i możemy wzrosnąć wyżej. Więc teraz... Mamy już 3 do jednego na to, że nie jesteśmy jeszcze blisko Ho, końca tej hossy. Więc tutaj opieramy się na danych historycznych różnych wykresów i nie chcemy podjąć decyzji bazując tylko i wyłącznie na jednym wykresie. I to eliminuje wszystkie te fałszywe sygnały. W każdym wykresie na świecie możesz mieć takie właśnie fałszywe sygnały. Im więcej albo im mniejsza skala czasowa, tym więcej mamy, można powiedzieć, też błędów. Na wykresie, bo sprawdzamy te takie krótkie ruchy. tak? To, ta, to samo się dotyczy też analityków, którzy wychodzą codziennie z audycjami, a wychodzą raz na tydzień albo raz na miesiąc. Boba Lukasa, tak świetnie uwielbiamy słuchać. Muszę sprawdzić, jak temu Boba Lukasa, czy nie wydał czegoś. Też można przetłumaczyć, bo powinien kwiecień gdzieś tutaj wyjść z kolejną audycją, co się dzieje. Także sprawdzę, czy też się nie pojawił, ale właśnie. Tak samo jak z analitykami, The Moon, MM Krypto, który wychodzi codziennie, teraz ostatnio też kryptokryju tutaj już te widełki, można powiedzieć, niepoprawności albo błędu się zwiększają, bo jest tutaj coraz częściej przedstawiana ta analiza. Gdy mieliśmy kryptokryju raz w tygodniu, to było takie mięso, wiecie o co chodzi. Teraz... To już mamy z każdej strony przedstawiane te wykresy, no ale przynajmniej wiemy, co może się wydarzyć w tym wypadku, bo zawsze pozostaje nam w przypadku CryptoCrew ta wiedza, która daje nam to, że o, jeżeli to się wydarzy, to wiemy przynajmniej, że faktycznie no, wiedzieliśmy o tym, dlaczego na wykresie to się mogło zdarzyć. Już o wiele lepiej tutaj wygląda CryptoCrew z altami, tak? Alty ostatnio. Mówi o czymś i, i to faktycznie nieźle wygląda, więc to też jest związane z tym, że nie zawsze mówi o altcoinach, albo rzadziej i wtedy też rzadziej się myli. Tak samo on tutaj mówi, krótkie strefy czasowe dają nam większe błędy. I żeby wyeliminować te właśnie fałszywe sygnały, patrzymy na różne rozbieżności na różnych wykresach, if... Sprawdźmy tą samą historię na wielu wykresach. Stories, a jeżeli mamy zupełnie inne, przeciwstawne dane, then it's not time to, trade. It's... to nie jest czas na trade. proste, prawda? Więc do tej pory cykl Także do tej pory doszliśmy do pi cycle. Say, hey, cross, it... Wiemy, że za dwa dni będziemy mieć przecięcie i już jesteśmy u szczytu tej hossy. To Kolejne trzy mówią o tym, że nie. Także mamy trzy do jednego. Na to, że nie, jest, nie jesteśmy, jeszcze bardzo blisko końca hossy. The... Jeszcze mamy jeden wykres do sprawdzenia. Now let's get to our last chart. The last chart is, is really, a, a, I love this chart. And if you follow our channel, this is based on the Fibonacci. I love the Fibonacci. Ostatni wykres bazuje na Fibonacci. And this is based on, uh, really we're looking at the RSI through a different lens. I tutaj patrzymy na RSI poprzez różne pary okularów. Right? We're looking at it through a different lens. This is the monthly chart. To jest miesięczny wykres. Chart, ten miesięczny wykres mówi o zupełnie innych historii, jak w przypadku y, dwutygodniowego wykresu. Jeżeli chodzi o ten wykres, to na RSI, poprzez ostatnie dwa szczyty, które byliśmy. Mieliśmy dwa szczyty lokalne podczas tych HOS. Okej. Okay. Two tops in the RSI, not in price. Two tops in the RSI, meaning on the monthly we pulled up to this 94-ish area. Także w 2013 doszliśmy do 94 tego poziomu. Not once, but twice. Nie raz, a dwukrotnie. In this cycle here in 2011. In, sorry, in 2013. In 2017 we topped once but twice. W 2017 nie raz, a też dwa razy. At this level. So it's a very interesting philosophy looking at it from that perspective, knowing that these past two cycles we had two peaks over this 94 level. Także mając tą perspektywę i wiedząc to, co się wydarzyło wcześniej, wiemy, że mogły się wydarzyć tutaj dwa, albo mogą się jeszcze wydarzyć dwa dojścia do 94. Nawet do tej pory nie doszliśmy raz do 94. So saying, hey, Więc ten wykres mówi nam, że mamy dużo więcej czasu, niż myślimy. Jeszcze w tej hoście. So

Jeżeli ten wykres byłby stworzony oczywiście wcześniej niż później, czyli podczas pierwszej czy drugiej HOSY moglibyśmy sprawdzić go na żywo, to wtedy byłoby to większe prawdopodobieństwo. Teraz będziemy na żywo sprawdzać, czy tylko Pi Cycle nam wystarczy, ale widzimy, że mamy 4 do 1 na to, że jeszcze ta hosta będzie chwilę trwać. Nawet 101-102 tysiące dolarów. Takie rzeczy są mięsem w tym temacie, bo mówią nam o cenie BTC, w niedalekiej przyszłości na szczycie. Jeżeli byśmy mieli być w niedalekiej przyszłości na tym szczycie, więc te wszystkie wykresy mówią nam o tym, że nie jesteśmy blisko szczytu końca tej hosty, however, the market cycle top could be within. three, four, six months from now. and it seems quite obvious that given once we crossed this median line in the log growth curves, it was two months before our top. here it was seven months and here it was four months. we are now two months above this top. Więc tutaj mamy różne okresy czasu, kiedy od połowy tej średniej linii doszliśmy do szczytu, bazując na średniej, teraz jesteśmy w drugim chyba miesiącu. Także to będzie na pewno interesujące. Na pewno zrobimy update, pewnie przy przypomnicie w komentarzach, tak jak tutaj dzisiaj. No, dawno nie mówiliśmy o Pi Cycle, także szklana kula. Wiedziała o tym pewnie też i wyszła tutaj z audycją. CryptoCrew przedstawił nam wersję wielu wykresów, na których powinniśmy się skupić, zwracać na nie uwagę no i zastanowić się, kiedy ten szczyt cyklu będzie. Czy to będzie 3 do 5 tygodni od teraz, czy 3 do 5 miesięcy? Bob Lucas wam mówił w listopadzie, tak? Zawsze jego tłumaczyliśmy tego roku. Także to jest, to jest ciekawe. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to się Wam przydało. Dajcie znać, co robicie w weekend, oczywiście: czy buszujecie po tych ostatnich wzrostach, czy po prostu chilloutujecie się z rodzinką, a ja Wam życzę reszty weekendu spokojnego. No i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.